Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić papierowe bombki. Do jej wykonania będziemy potrzebowali balonów takich na wodę, klej Wicol, nitkę, papier toaletowy oraz pompkę, aby móc te balony napompować. Wcześniej przygotowałam sobie 4 nitki, teraz będę pompowała 4 balony i zawiązuję ich końcówkę. Ja tutaj zrobiłam dość duże te balony. Polecam Wam zrobić je troszeczkę mniejsze. Kiedy balony mamy napompowane, możemy zająć się rozrobieniem kleju z wodą. Ja do przygotowania tych 4 bombek zużyłam całą tubkę Wicolu. Klej przelewam do miski, następnie dodaję trochę wody tak, aby nie było też jej za dużo. Chcemy, aby nasze bombki po wyschnięciu były twarde. Teraz za pomocą pędzelka muszę wszystko dobrze rozmieszać. Następnie przygotowuję sobie kawałki papieru toaletowego i zaczynamy pracę. Pędzelkiem rozprowadzam klej po balonie, następnie nakładam na niego kawałki papieru toaletowego. A później pędzelkiem nasączonym klejem przyklepuję papier do naszego balonu. Na początku może wydawać się to dość trudne i nie będzie Wam pewnie wychodziło, ale nie musicie się tym martwić. Papier trochę będzie Wam się rwał w rękach, ponieważ jest dość mokry, ale to nic nie szkodzi. Ta bombka później nabierze takiej fajnej tekstury. Nakładam całkiem sporo warstw tego papieru, tak aby raczej balon nie prześwitywał nam spod spodu. Bombka musi być gruba. Teraz balony muszę pozostawić do wyschnięcia, przyczepiam je na wieszak metalowy i suszę je w pozycji wiszącej.
Całkowite wyschnięcie zajęło im około 24 godziny. Nasze gotowe bombki możemy ozdobić brokatem. Poczekałam do momentu, kiedy bombki będą całkiem suche, następnie znowu roztworem kleju z wodą rozprowadzam go w takich miejscach na naszej bombce, jakbym chciała po tym, aby w tym miejscu znalazł się brokat. Robię na niej taki nieregularny wzór, aby wyglądało to tak dość naturalnie. Bombki przesypane brokatem znowu musimy zostawić do wyschnięcia. Oczywiście tym razem jest to krótszy czas, ponieważ nie użyliśmy tak dużo kleju jak poprzednio. I dopiero po tym czasie będziemy mogli wyjąć z nich balony. Balony wyciąga się bardzo łatwo. Należy po prostu wbić szpilkę w balonik i zrobić taki troszeczkę większy otwór, aby powietrze mogło szybciej uciekać, a balon sam się odklei od naszej bombki i będzie można go spokojnie wyjąć. Tak przygotowane bombki możecie pomalować na przykład złotym sprayem lub jakimiś farbami kolorowymi. Pamiętajcie, aby robić to w momencie, kiedy jeszcze macie w środku balon, bo pod wpływem wody i wilgoci balon może Wam się zapaść. Na koniec w otwory, które nam zostały po wyjęciu balonów, wkładam zawieszki na bombki, które kupiłam w sklepie w jakimś papierniczym, jak widzicie za 3,50. Na koniec przez nasze zawieszki przewiązuję sznurek, tak abym po prostu mogła te bombki zawiesić na choinkę.
Tak się prezentują gotowe bombki. Jeżeli film się Wam spodobał, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia!